są już 3 miesiące w takim tournée. Są troszkę zmęczeni, ale to bardzo pozytywni ludzie. Chętnie rozmawiają, wymieniają się doświadczeniami. Oni także w Ameryce dalej prowadzą swoje warsztaty, trenują, żeby być gotowym na nasz występ. A co z swoją barierą językową? Jak są nie? Nie ma w ogóle barier językowych. Każdy otwiera się tutaj dla Amerykanów. Każdy chętnie z nimi rozmawia, oni nie zwracają na nasze błędy. Po prostu jest super. Będziesz za nimi tęsknił? Będę za nimi tęsknił i żałuję, że częściej nie przyjeżdżają. Pierwsze spotkanie tutaj u nas w szkole z Amerykanami 3 lata temu to się odbyło przez to, że jakby prywatne kontakty spowodowały, że się dowiedzieliśmy o takiej idei i udało nam się ich zaprosić. To było w takim cyklu rocznym, bo z rocznym uprzedzeniem trzeba taką rzecz, że tak powiem, zamówić, wyrazić chęć, że się przyjmie taką grupę. A później już był drugi raz, a teraz są trzeci raz. Cały czas z tą samą energią, myślę, że być może nawet większą. My już wiemy, na co się decydujemy, nie tak jak za pierwszym razem. Więc wiemy, że to jest bardzo taki dobry zastrzyk tej pozytywnej adrenaliny dla tych naszych młodych ludzi, którzy ciężko pracują, uczą się i dla nich taka przerwa, taka pozytywna energia jest bardzo pożądana. Ja myślę, że tym się powinni zainteresować wszyscy, którzy chcą, żeby młodzież miała możliwość poznania się tak od wnętrza, bo tutaj pewnie odkrywają też różne swoje talenty, przewracają się różne bariery, które oni sobie sami tworzą i to spotkanie pewnie taki wymiar ma w tym względzie największy. Bo językowy oczywiście, bo taneczny i ruchowy, a jakże jak najbardziej. Ale każdy z nich przeżywa to właśnie w sposób taki osobisty i w sposób taki przesuwający te bariery i te niemożności osobiste. I to jest największy chyba taki nośnik tych spotkań. Zaproszenia do praktycznie wszystkich szkół były skierowane i to, czy uczniowie biorą w tym udział, czy nie, to już jest wybór ich nauczycieli. My nigdy z niczym się nie zamykamy. Staramy się otwarcie wychodzić do pozostałych szkół. Choćby z powodów takich, że z gimnazjów te dzieci do nas przyjdą kiedyś, to niech poznają już naszą szkołę tak od wewnątrz, od tej dobrej strony, od możliwości rozwoju właśnie w taki sposób i dlatego zapraszamy te dzieci. Ja myślę, że tutaj trzeba poświęcić czas, trzeba tym młodym ludziom wytłumaczyć, o co chodzi. I być może w niektórych szkołach tego brakuje, dlatego nie biorą udziału, a nie dlatego, że my się zamykamy i robimy to tylko dla siebie. Chociaż jest to rzecz nasza, jedyna zresztą w Polsce, bo my bierzemy w tym po raz trzeci udział, a oprócz nas w tym projekcie wzięła tylko raz Wyższa Szkoła z Warszawy, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Pedagogikum. Szukamy różnych środków unijnych, szukamy jakiegoś motoru napędowego dla tych młodych ludzi. Chcemy im pokazać różne otwarte postawy, a nie widzimy takich rzeczy, które leżą, czekają i jakoś nikogo to nie zachęciło. Mnie to troszeczkę dziwi, bo w szkole już troszeczkę lat pracuję i wiem, że to takie rzeczy powinno się sięgać.
w tej szkole staramy się codziennie tej pozytywnej energii tym młodym ludziom oddawać, bo to jest szkoła, w której są wyniki na poziomie pierwsze piątki dużych liceów na Dolnym Śląsku, więc tu się ciężko pracuje. Więc ten młody człowiek oprócz ciężkiej pracy musi mieć możliwość rozwoju innych zainteresowań, oderwania się od tej nauki. Tak jak ludzie pracujący w każdym zawodzie jadą na wakacje, jadą na jakieś urlopy, na weekendy, tylko to są ludzie ukształtowani, potrafią to sobie organizować, a ci młodzi ludzie jeszcze nie wiedzą nawet, jakie mają talenty. Staramy się jak najwięcej zajęć różnych proponować, aby mogli się odkryć, aby mogli ze zdziwieniem zorientować się, że potrafią występować przed grupą, że potrafią śpiewać, że potrafią wiele rzeczy, których nikt w nich nie dostrzegał wcześniej. I myślę, że to jest taka szkoła. Wychodzę z takiej zasady, że jak pracować, to do końca, jak się bawić, to też do końca. I ci młodzi ludzie muszą się nauczyć i pracować, i bawić się, i rozwijać. I tutaj chyba taka atmosfera jest. Tak mi się przynajmniej wydaje taką stronę stworzyć. Panie i panowie, powitajmy razem. So, ladies and gentlemen, we proudly present the Young America! Oh, what a blessed music! Oh.
zabawa. Uważam, że to jest bardzo trafiony pomysł. Tym bardziej, że 2 lata temu mój syn brał udział w takiej imprezie. Dzisiaj córka będzie miała okazję zaprezentować się tutaj. Także uważam, że to jest świetny pomysł i należy to kontynuować. Z tego co wiem, to Young Americans w zasadzie przyjeżdżają tylko raz do jednego miasta. No tutaj udało się osiągnąć ten drugi, po raz drugi ten sukces, że gościmy w Lubinie młodych Amerykanów. I myślę, że to jest świetny pomysł na przyszłość. Życzę im wszystkiego najlepszego i samych sukcesów i dalszej takiej wesołej, radosnej i owocnej pracy.
po prostu to jest coś niesamowitego, niesamowita energia, niesamowite przeżycia. Sam 2 lata temu uczestniczyłem w tym przedsięwzięciu, pracowałem razem z The Young Americans i naprawdę jest to coś niesamowitego. Można po prostu wykazać się, poczuć się naprawdę sobą, przekazać swoje emocje innym. Coś wspaniałego naprawdę, jest to niezapomniane przeżycie. Udało mi się załatwić tak, żebym na rękę Amerykańską mogła robić zdjęcia i zaobserwowałam pewną taką, czyli widzę, jak ludzie otwierają się powoli, jak pokazują swoje, jak są pięknymi ludźmi i że na przykład wczoraj była taka, dziewczyny miały próbę, miały zaprezentować się jako modelki. I żadna z nich nie zwracała uwagi ani na to, jak wygląda, ale pokazała po prostu, przeszła jak po prawdziwym wybiegu, mimo że to były tylko skrzynki. I przeszła jak po prawdziwym wybiegu i pokazały się w jak najpiękniejszy sposób. I każdy się otwiera, każdy jest radosny, szczęśliwy. I tak można powiedzieć, że Amerykanie dają im taką pozytywną energię. I jak ja tu obserwuję wszystko z boku, to widzę po prostu, jak przychodzą takie szare myszki i nagle jest takie jedno wielkie boom i wszyscy się otwierają i wszyscy potrafią pokazać się, potrafią zaśpiewać przed całym tłumem ludzi i potrafią zatańczyć. Wszystko im idzie tak zupełnie łatwiej, bo Amerykanie też mają taką, wydaje mi się, że tak starają się pokazać nam, że wszystko potrafimy zrobić, że jednak mimo jakichś naszych, nie wiem, blokad takich, że powinniśmy się otworzyć, bo wszystko potrafimy dobrze zrobić. Jak już zobaczyłam, co tam się tak naprawdę dzieje, to mówię, kurczę, mogłam jednak zapisać się na zajęcia, ale teraz mam nadzieję, że może za 2 lata, jak przyjadą po raz kolejny, to uda mi się znowu jakieś, znaczy już jako uczestnik, jako fotograf.
rozmawiając z młodzieżą dzisiaj od samego rana i pytając, jak odbierają to wszystko, co się dzieje, są absolutnie wszyscy absolutnie zaskoczeni na tak, więc mam nadzieję, że zresztą patrząc na to, jak reagują i Amerykanie i jak szybko pewne rzeczy się dzieją, więc element i prób generalnych i do ćwiczania rzeczy naprawdę wchodzi na poziom chyba zaskakująco też szybki i wysoki dla wszystkich, więc myślę, że te wszystkie doznania są bez słów, bez komentarza.